pójdę do doktora i powiem, ten mój pieprzyk mnie niepokoi. Doktor powie, wie pani co, to tam psychiatra na górze przyjmuje, bo jak pani się tego pieprzyka boi, panią niepokoi, no to proszę do kolegi od głowy iść. Słuchajcie, znalazłam aplikację na telefon, którą możemy sobie kontrolować nasze znamiona, zanim pójdziemy do lekarza. Czyli po pierwsze w ogóle zwrócimy uwagę na siebie i bliskich, bo można tą aplikacją skanować siebie, ale też wszystkich bliskich. I ona nie zastąpi wizyty u lekarza, ale ewentualnie nas o czymś odpowiednio wcześnie uprzedzi, żeby skonsultować. Pani doktor powiedziała, że czerniaki skóry wykryte wcześnie są wyleczalne nawet w 90%. Więc dziewczyny, to nie jest to, że ja zalecam, to jest wasz obowiązek tą aplikację na telefon ściągnąć. Zapraszam was do wysłuchania instruktażowego filmiku, jak tę aplikację ściągnąć i używać. Kochani, skóra to nasz największy narząd i konia z rzędem temu, kto nie ma na tej skórze przebarwienia, pieprzyka czy jakiejkolwiek zmiany czy plamki. A po 50 roku życia ryzyko, że te plamki, znamiona, pieprzyki mogą być dla nas niebezpieczne, niestety rośnie. Rośnie jeszcze takie niebezpieczeństwo u osób, które mają jasną karnację, rude włosy, dużo tych znamion, w rozpoznaniu klinicznym w rodzinie, na przykład przypadki czerniaka, albo też łatwo ulegają poparzeniom słonecznym. Oczywiście wszystkie niepokojące nas zmiany powinniśmy konsultować z lekarzem, ale ja, słuchajcie, znalazłam dla was fantastyczną rzecz. Otóż odkryłam w internecie aplikację, która służy do kontrolowania znamion na skórze. Aplikacja nazywa się Skin Vision i można ją ściągnąć niemal na każdy telefon. Ja za chwilkę wam pokażę krok po kroku, jak wygląda dostęp do tej aplikacji. Otóż sprawa jest bardzo prosta. Zaczynamy od wpisania adresu www.wiadomościodskóry.pl. W dowolnej przeglądarce internetowej, z jakiej korzystacie, po prostu w wyszukiwarkę wpisujecie www. O, ja już mam. Wiadomość od skóry jest. Pokazał nam się prosty formularz do wypełnienia, w którym wystarczy wpisać nasz adres e-mail. Ja akurat wpiszę adres kontakt@silvertv.pl. Zaznaczam wszystkie regulaminy, które muszę zaznaczyć, wysyłam, dostałam informację, że dziękuję za moje zgłoszenie. Co teraz dzieje się dalej? Otrzymaliśmy na nasz e-mail specjalny kod, który nam pozwoli na bezpłatny dostęp do aplikacji. Klikamy albo w tą ikonkę Twój kod, albo w ikonkę Apple Store czy Google Play. Najprościej jest kliknąć w ikonkę od razu z kodem, ponieważ aplikacja, którą zainstalujemy, od razu będzie zawierała ten kod, nie trzeba będzie go pamiętać ani przepisywać. Otwieramy aplikację, którą ściągnęliśmy i już mamy dostęp do aplikacji Skin Vision. Zaczynamy proces kontroli naszych znamion, a ja to zrobię na waszych oczach. Klikamy w ikonkę Zacznij. Proszę bardzo, potrzebnych jest jeszcze kilka prostych danych, które wpisujemy. Rejestracja naszych danych przebiegła pomyślnie i już za chwileczkę będziemy mogli się badać. Klikamy w ikonkę dalej. Pokaże nam się schemat naszego ciała. Możemy zaznaczać zmianę, miejsce, w której chcemy tą zmianę zbadać, z przodu i z tyłu ciała. W związku z tym chcemy zrobić zdjęcie jakiegoś znamienia. Klikamy ikonkę aparatu i zaznaczam, gdzie będę badać znamię. Będę badać na lewej ręce, nad łokciem. Dodaj zmianę skórną. Tak? Uzyskaj dostęp do mojego aparatu. No pewnie, no jak bez aparatu zbadać sobie zmianę? Oczywiście, że zgadzam się. Podczas korzystania z aplikacji kontynuuj. Kontynuuj. I teraz uwaga, słuchajcie, najważniejszy moment. Ja będę badać sobie takie znamie na lewej ręce, na przedramieniu, nad łokciem. Najlepiej jak znamie ma więcej niż 3 mm, ale oczywiście próbujcie zeskanować każde.
Jest. Mamy zapis znamienia, które chcę, żeby zostało przejrzane przez skaner znamion, który jest w specjalnym banku. Zdjęcie jest dobre, kontynuuj. Co się teraz wydarzy, jak nacisnę? Otóż analizowane jest zdjęcie mojej zmiany. Do tego potrzebna jest odpowiedź na kilka prostych pytań związanych z dolegliwościami naszego znamienia. Ja akurat mam brak dolegliwości z tego znamienia, w związku z tym kontynuuję czekanie na opinię i mam już opinię. Zobaczcie, ta środkowa zmiana nie jest groźna. W tej chwili nie stwierdzamy niczego niepokojącego w związku z tą zmianą na skórze, jednak ponieważ zmiany skórne mogą ewoluować w miarę upływu czasu, zalecamy dalsze kontrolowanie tej zmiany. Uff, o ten pieprzyk jestem spokojna. Tak możecie przy tej aplikacji przez cały rok sobie i wszystkim bliskim zeskanować wszystkie zmiany, które chcecie, żeby były poddane takiej analizie. Fantastyczne, prawda? Zobaczcie, jakie to było proste. Ale kiedy nasze znamie okaże się na przykład niepokojące i będziemy mieć zalecenie kontroli lekarskiej, to możemy również w tej aplikacji w zakładce Moje Ciało ustawić sobie przypomnienie o badaniu lekarskim. Tak, proszę. I aplikacja nas zapyta, w jaki sposób i kiedy chcemy, żeby nam o tym przypomniała. Najważniejsze jest natomiast to, żeby badać każde znamie, które nas zaniepokoi, ale również takie, które nas na przykład nie niepokoi, tylko po prostu jest. Badajmy siebie i naszych bliskich. A na stronie www.wiadomościodskóry.pl również znajduje się wykaz placówek dermatologicznych w całej Polsce, więc jakbyście nie wiedzieli gdzie, to tutaj również można otrzymać taką informację i taką pomoc. Ja życzę Wam wszystkim, żeby te znamiona okazały się niegroźne, ale pamiętajcie o tym, żeby się kontrolować, a ta aplikacja dla mnie jest po prostu fantastycznym rozwiązaniem. Dziękuję Wam bardzo. No i znów się cieszę. Mnóstwo entuzjastycznych komentarzy a propos tej aplikacji, że ją ściągniecie, że ją będziecie prześwietlać i skanować swoje znamiona bliskich, dzieci, to niezależnie od wieku. Dziewczyny, kocham Was za to, że entuzjastycznie przyjmujecie to, co Wam wygrzebuję i wynajduję, żeby nam nasze życie było fajniejsze, ale też żebyśmy żyły jak najdłużej i czuły się świetnie.